Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Na temat tłuszczów w żywieniu człowieka narosło wiele sprzecznych opinii. Jedni twierdzą, że tłuszcze to samo zło, które przyczynia się do rozwoju większości chorób cywilizacyjnych, ale są też tacy, którzy głoszą, że diety wysokotłuszczowe są najbardziej optymalne dla człowieka. Panie profesorze, komu wierzyć? Jak zwykle w nauce jest dużo różnych opinii, sprzeczności, które w miarę upływu czasu jedna opinia przeważa nad drugą, ale my mamy wyrobiony już pogląd na podstawie badań naukowych i możemy na to pytanie śmiało odpowiedzieć. Tłuszcze są potrzebne w żywieniu człowieka. To, co najbardziej potrzebne jest, odpowiednia ilość kalorii. Dlatego, że człowiek, który spożywa za mało kalorii, jest niedożywiony ze wszystkimi konsekwencjami. A tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem pożywienia. 1 gram tłuszczu dostarcza 9 kalorii. Natomiast 1 gram węglowodanów i białka tylko 4. To nie znaczy oczywiście, że możemy jeść tylko tłuszcz. Dlatego tłuszcz jest potrzebny, ale w ograniczonej ilości. Przyjmuje się średnio, że człowiek powinien spożywać 30%, czyli 1/3 swoich kalorii w postaci tłuszczu. To jest uśredniona wartość. Są jednak pewne rozbieżności, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 35%. My spożywamy w Polsce według naszych obliczeń około 33%. To nie jest mało, mogłoby być trochę mniej, bo te 30 lub trochę poniżej to byłaby optymalna ilość. A więc tłuszcze są potrzebne, tylko pytanie, jakie tłuszcze? No właśnie chciałem o to pana profesora zapytać, bo tłuszcze są grupą niejednorodną i bardzo szeroką. Proszę powiedzieć, funkcjonuje nawet taki podział gdzieś tam stereotypowy na tłuszcze dobre i złe. Proszę powiedzieć, czy ten podział jest słuszny i które to są dobre, a które są złe? Otóż tak, to co widzimy na stole, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tam jest mieszanie różnych substancji i każda z tych substancji ma inne przeznaczenie biologiczne. I wszystkie te substancje są potrzebne. A więc w tłuszczu znajdują się, tu muszę użyć słowa fachowego, kwasy tłuszczowe. I to różne kwasy tłuszczowe. Znajdują się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Spożycie tłuszczu ułatwia i przyswajalność tych witamin, a także i innych substancji, które wymagają tłuszczu, ażeby się w przewodzie pokarmowym przyswoiły. W tłuszczu znajdują się także niektóre przeciwutleniacze, które są bardzo ważne w profilaktyce miażdżycy. Dlatego tłuszcze są ważne i należy je spożywać w takich ilościach, jak powiedziałem. A jeśli chodzi o ten podział na tłuszcze dobre i złe, to mógłby pan wskazać jednak? Owszem, mogę. Ten podział ma pewne uzasadnienie, natomiast określenie tłuszcz zły i dobry jest mylące. Bo właśnie każdy tłuszcz ma swoje przeznaczenie w organizmie. Chyba poza tłuszczami trans, panie profesorze. Słucham? Chyba poza tłuszczami trans. Poza tłuszczami trans, ale tych na szczęście spożywamy nie tak dużo, chociaż i tak mniej by się przydało. Dlatego za tłuszcze złe uważamy te tłuszcze, które podnoszą poziom cholesterolu, a przez to samo zwiększają zagrożenie miażdżycą. Za dobre uważamy te tłuszcze, które obniżają poziom cholesterolu i zmniejszają zagrożenie miażdżycą. Tłuszcze składają się z kwasów tłuszczowych, to jest podstawowy składnik, bo 95% tłuszczu, tak jak go widzimy, to są kwasy tłuszczowe. Ale w tych kwasach tłuszczowych rozpuszczone są, jak już powiedziałem, witaminy A, D, E, K, które są potrzebne w żywieniu człowieka. I co ważne, tym tłuszczom także towarzyszą często przeciwutleniacze, z których najważniejsza w przypadku tłuszczów jest witamina E. Oprócz tego są jeszcze inne składniki,
które mają już mniejszą wartość. Panie profesorze, wspomniał Pan, że są tłuszcze, które podnoszą poziom cholesterolu. Jakby Pan znowu podał przykłady takich tłuszcz? Wszystkie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, które zawierają tak zwane nasycone kwasy tłuszczowe, one podnoszą poziom cholesterolu. Wiadomo, cholesterol to miażdżyca. I w miarę tego, jak wzrasta poziom cholesterolu we krwi po spożyciu takiego tłuszczu, to jest niebezpieczeństwo rozwoju miażdżycy. Natomiast tłuszcze roślinne zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom cholesterolu. Chciałbym jeszcze dopytać, czy należy rozumieć, że wszystkie tłuszcze roślinne są zdrowe? No owszem, są lepsze i gorsze, ale są tak zwane jedno nienasycone kwasy tłuszczowe i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe uchodzą za lepsze, bo bardziej obniżają poziom cholesterolu, a są poza tym źródłem innych bardzo ważnych substancji w organizmie człowieka. Na przykład wielonienasycone kwasy tłuszczowe zmniejszają krzepliwość krwi. A wiadomo, że zwiększona krzepliwość krwi to jest większe pogotowie do rozwoju miażdżycy. O tej miażdżycy ciągle do tego wracam. Dlaczego? Dlatego, że to jest wielka epidemia naszych czasów. Panie profesorze, do miażdżycy przejdziemy za chwilę, ponieważ to rzeczywiście jest temat, który się najbardziej ze tłuszczami wiąże. Natomiast znowu, w takim społecznym, powszechnym odbiorze, jesz dużo tłuszczu, będziesz miał nadwagę. Bo tak jak pan profesor powiedział, tłuszcze są głównie źródłem energii. Rozumiem, że są dwa główne zagrożenia wynikające z nadmiernej konsumpcji tłuszczy, no czytaj tych tłuszczy nasyconych zwierzęcych, tak? Nadwaga i miażdżyca. No z tą nadwagą to jest tak, bo można jeść tłuszczu na przykład 35% kalorii, ale za to oszczędzać kalorie w postaci węglowodanów, szczególnie węglowodanów prostych, czyli słodyczy wszelkiego rodzaju i białego pieczywa. I wówczas tu od tłuszczu się nie utyje, jeżeli suma kalorii spożywanych w większej ilości tłuszczu, w małej ilości węglowodanów i w umiarkowanej ilości białka nie przekracza zapotrzebowania organizmu człowieka. Jeżeli człowiek pracuje fizycznie albo sportowiec, to on potrzebuje więcej energii, a więc może zjeść więcej tłuszczu. Może te 35%, o którym powiedziałem, to jest raczej przewidziane dla tych, co potrzebują dużo energii, ale dla takich jak my dwaj siedzimy, rozmawiamy, to my powinniśmy poniżej 30% kalorii spożywać w postaci tłuszczu. Rozumiem, że z przewagą tłuszczów roślinnych, tak? Z przewagą tłuszczów roślinnych, to rzecz jasna. Tłuszczów zwierzęcych, czyli tych nasyconych kwasów tłuszczowych, człowiek powinien spożywać maksimum 10%. I to jest jasna wskazówka właśnie. Natomiast pozostałe 20% pozostawiamy na jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Panie profesorze, powiedział Pan, że miażdżyca jest największą epidemią naszych czasów. Dobrze słyszałem? Tak, tak właśnie powiedziałem. Proszę powiedzieć, co to jest miażdżyca, bo myślę, że w społeczeństwie wciąż jest wiele osób, które nie rozumieją tego pojęcia. Miażdżyca jest chorobą tętnic, dużych i średnich tętnic. Tętnica, jak wiadomo i mam nadzieję, to wszyscy o tym wiedzą, jest tak jakby rura, przez którą płynie krew do tkanek, dostarczając tym tkankom tlen, co jest może najważniejsze, ale także składniki pożywienia. Ta rura musi być gładka w środku i niezwężona, żeby krew przepływała swobodnie. Co więcej, ta rura jest elastyczna. Ona jest, jak to my nazywamy, podatna. Podatna to znaczy łatwa, łatwo się rozszerza w momencie skurczu lewej komory serca i zwęża się w momencie, jak jest rozkurcz lewej komory serca. Przez to przepływ krwi przez tętnicę jest taki płynny, co jest bardzo ważne dla odżywiania tkanek obwodowych. Problem polega na tym, że mniej więcej w drugiej dekadzie życia zaczyna się dziać coś złego w organizmie. Mianowicie w ścianie tętnicy, tuż przy ścianie tętnicy, zaczynają odkładać się lipidy, głównie cholesterol. I potem ten proces narasta przez całe życie, coraz bardziej zwężając tętnicę, tak że około 56 roku życia ta tętnica jest wąska i bardzo z oporami przepuszcza krew. A ponieważ ta tkanka, która się odkłada przy ścianie tętnicy, jest tkanką żywą, ona też ma swoje wymagania i może zachorować,
to wówczas może pęknąć. I jeżeli ta tkanka pęknie, my to nazywamy śródbłonek. Śródbłonek tętnicy pęknie, tworzy się skrzep i natychmiast rozwija się zawał serca. I to jest cała filozofia, żeby zahamować powstawanie przyściennego odkładania się cholesterolu. To jest główny cel, do jakiego dążymy. Z tym, że miażdżyca jest chorobą o złożonej patogenezie. Cholesterol jest tylko jednym z czynników, jak to my mówimy, ryzyka. Czynnikiem ryzyka jest także nadciśnienie tętnicze. Chociażby dlatego, że ten cholesterol wchodzi do tętnicy pod wpływem ciśnienia krwi. Im większe ciśnienie, to więcej go tam przenika. Innymi słowy, jeżeli się teraz wysoki poziom cholesterolu we krwi nagromadzi i skojarzy z nadciśnieniem tętniczym, to rozwój miażdżycy staje się intensywny. Ale jeszcze bardziej jest to wyraźne u ludzi, którzy palą papierosy. Bo papierosy uszkadzają błonę wewnętrzną tętnic. Błona wewnętrzna tętnic chroni ścianę tętnicy przed przenikaniem cholesterolu. Jak jest uszkodzona, to ten cholesterol przenika bardzo istotnie, rozwija się miażdżyca, której cofnąć jest bardzo trudno. Panie profesorze, skupmy się jeszcze przez chwilę na wpływie tłuszczów na powstawanie tej choroby. Jak pan powiedział, wysoka konsumpcja tłuszczów nasyconych, czyli głównie zwierzęcych, wpływa na podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi i również przyczynia się do rozwoju miażdżycy, czy tak? Tak. Duże spożycie tłuszczów zwierzęcych, czyli nasyconych kwasów tłuszczowych, z jednej strony podnosi poziom cholesterolu we krwi, a z drugiej strony sprzyja rozwojowi nadciśnienia, a w szczególności krzepliwości krwi, czyli tych czynników ryzyka, które sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Natomiast na nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale mają właściwości przeciwkrzepliwe i mają także szereg innych właściwości i składników, które powodują, że rozwój miażdżycy jest zahamowany. Otóż nawet jeżeli ktoś ma miażdżycę już rozwiniętą, to jak powiedziałem, cofnąć jej właściwie nie sposób, ale można ją ustabilizować, że przestaje się rozwijać płytka miażdżycowa, czyli to miejsce, gdzie cholesterol jest nagromadzony, ona się już nie powiększa, a nawet w miarę upływu czasu przerasta tkanką włóknistą, troszeczkę się spłaszcza i nie staje się podatna na pęknięcie, czyli to najgorsze powikłanie, zawał serca, wtedy jest niegroźne. W takim razie proszę bardzo o podanie kilku takich recept, zaleceń, wskazówek dla osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu lub też już chorują na miażdżycę. Co powinni jeść, żeby obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci, powikłań? Podstawą profilaktyki miażdżycy, jeżeli chodzi o spożycie tłuszczu, jest wyłączenie tłuszczów zwierzęcych, wprowadzenie na to miejsce do smarowania miękkich margaryn i do stosowania w kuchni tylko olejów roślinnych. Mhm. Oleje roślinne też nie są jednolite. Te kwasy tłuszczowe mają być tak zwane omega-6 i omega-3. Te omega-3 to już jest pojęcie dość spopularyzowane. Im więcej jest omega-3 w oleju roślinnym, tym olej jest zdrowszy. Mhm. Panie profesorze, a pan jako naukowiec przegląda badania naukowe z całego świata i wiem, że można się sporo nauczyć, sporo dowiedzieć z analiz przeprowadzonych w różnych krajach. Na przykład z badań wiadomo, że chyba najmniej zgonów z powodu miażdżycy jest w Japonii, a najwięcej w Finlandii. Proszę powiedzieć, dlaczego tak jest i czego się możemy nauczyć na tych doświadczeniach? To było tak zwane badanie 7 krajów. Badanie 7 krajów było przeprowadzone w latach 60., 70. Polegało na tym, że wylosowano 16 populacji z 7 krajów, takich jak Japonia, Finlandia, Stany Zjednoczone, Holandia, Włochy, Jugosławia. Zbadano poziom cholesterolu u tych ludzi, zbadano ich sposób żywienia i obserwowano potem, co się z nimi dzieje. Otóż po 10 latach okazało się, że im więcej spożywają tłuszczów roślinnych, a mniej tłuszczów zwierzęcych, tym mniejsza zapadalność na zawał serca. Najniższa była w Japonii, a to z tego powodu, że Japończycy spożywają dużo tłustych ryb morskich,
Ryby morskie tłuste zawierają tłuszcz o dużej zawartości kwasów omega-3, a te kwasy są szczególnie korzystne, jeżeli chodzi o profilaktykę miażdżycy. Natomiast Stany Zjednoczone, szczególnie Finlandia w owych latach, miała bardzo duże spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności masła, i stąd była największa umieralność na chorobę niedokrwienną serca. Chciałbym zapytać, jak sytuacja w Finlandii obecnie wygląda? Czy coś się poprawiło w tym względzie? W Finlandii obecnie sytuacja się wybitnie poprawiła. Proszę sobie wyobrazić, że zapadalność na chorobę niedokrwienną serca zmniejszyła się obecnie o 83%. To jest program, który trwa od 1972 roku, a więc to są lata, ale z roku na rok ta zapadalność i występowanie zawałów serca zmniejszało się systematycznie. Obecnie wynosi 83% tego, co było na samym początku. Zwykłe uświadamianie ludzi o potrzebie zmian w żywieniu dla profilaktyki miażdżycy spowodowało taki efekt. I dlatego program północno-karelski uważamy za szczególnie ważny jako przykład dla innych krajów. Panie profesorze, słyszałem, że w ostatnim czasie Finlandia z wielkim sukcesem obniżyła zachorowalność na miażdżycę i jej powikłania. Chciałem się zapytać, czego moglibyśmy się nauczyć od Finów? Jak oni to zrobili? Powinniśmy przede wszystkim nauczyć się racjonalnego żywienia. Finowie właśnie to zrobili. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego Finlandia była na tym wierzchołku umieralności w badaniu 7 krajów. Natomiast tam było bardzo duże spożycie mleka tłustego, masła i tłustych serów. Natomiast bardzo małe spożycie warzyw i owoców. Oni, gdy zobaczyli, jakie są tego efekty i gdy uświadomili ludzi, że można to zmienić, spadła umieralność na chorobę niedokrwienną serca. I to jest to, czego możemy się od Finów nauczyć. Właśnie myśmy się już nauczyli. I dlatego w wielu krajach wprowadzane są programy, podobne jak w Finlandii, z bardzo dobrym efektem. Panie profesorze, w takim razie spróbujmy jeszcze pomóc tym, którzy być może zastanawiają się, jakie konkretne tłuszcze należy spożywać, wskazać im 2-3 najlepsze źródła tłuszczów zwierzęcych, 2-3 najlepsze źródła tłuszczów roślinnych, czyli konkretne oleje, konkretne tłuszcze, konkretne produkty. No, to pytanie zadaje pan mi trudne. Ja umiałbym na nie odpowiedzieć, ale w tym jest ukryta tak jakby kryptoreklama, czego mnie lekarzowi robić nie wolno. Zacznijmy od tych tłuszczów, które są powszechnie na rynku, więc nie daje jakiejś preferencji. Bardzo korzystny jest olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia. Na etykietach, na butelkach jest napisane olej z pierwszego tłoczenia, na zimno. Tam, gdzie tego napisu nie ma, to znaczy, że jest to olej, który był trochę podczas tłoczenia podgrzewany i ten już jest mniej wartościowy. Bardzo dobra jest także oliwa z oliwek. Tradycja wykazała, że oliwa jest spożywana na południu Europy od wieków i tam jest też najmniejsza umieralność na chorobę niedokrwienną serca w Europie. I stąd to pojęcie diety śródziemnomorskiej. To, co zasługuje na popularyzację, to jest właśnie dieta śródziemnomorska. Cechuje się wysokim spożyciem tłuszczów płynnych, w tamtym wypadku oliwy z oliwek. Natomiast w naszym przypadku byłby to olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia na zimno, ale nie tylko. Bardzo dużo warzyw i owoców na południu Europy spożywają, jak również spożycie ryb. Na południu Europy spożycie ryb jest wysokie. I te trzy elementy przynajmniej decydują prawdopodobnie o bardzo korzystnym efekcie diety śródziemnomorskiej. No można by jeszcze wspomnieć o czerwonym winie. O tym się tak mówi troszkę niechętnie, dlatego że w kraju, gdzie populacja, mówię tu o Polsce teraz, dość chętnie do kieliszka sięga, popularyzować, że alkohol sprzyja spadkowi miażdżycy, jest trochę niebezpieczne, ale chciałbym powiedzieć jasno, że tu chodzi o wino, a nie o skoncentrowany alkohol. Lepiej wino czerwone niż białe i w niedużej ilości. Włoch czy Grek
zawsze do obiadu spożywa około 100 ml wina i to też ma pewne znaczenie. Czyli cały model żywienia jest tam inny i to decyduje o tych dobrych wynikach w krajach południowych. A co z naszą piramidą zdrowego żywienia? To piramida polska czy śródziemnomorska? Każdy kraj ma swoją piramidę. Piramida śródziemnomorska jest bardzo skomplikowana. Jak tworzyliśmy w latach 90. piramidę w Polsce, jedną z przesłanek było to, żeby piramida była prosta, łatwa do zrozumienia. Myśmy wydrukowali wtedy dużą ilość plakatów, które były wywieszone w poczekalniach u lekarzy i pacjent, który czekał na przyjęcie, patrzył na ten plakat i uczył się. I wiedział, że trzeba spożywać następujące grupy: produkty zbożowe, warzywa, owoce, produkty mleczne, mięso lub analogiczne, czyli te, które dawały dużo białka i pewną ilość tłuszczu, czyli 6 grup. Od tego czasu zmienia się pogląd na sposób żywienia. Otóż ta zmiana poglądu, może najistotniejsza, polegała na tym, że duże spożycie warzyw i owoców okazało się silnym czynnikiem przeciwmiażdżycowym. Tak silnym, że dzisiaj wszystkie kraje przenoszą te warzywa i owoce w swoich piramidach na jak najniższy poziom, to znaczy na to, co nazwalibyśmy podstawą żywienia. Dawniej w naszej piramidzie podstawa żywienia to były produkty zbożowe, a następne piętro to były warzywa i owoce. Teraz mamy warzywa i owoce na podstawie tylko, to trzeba jasno, aby wszyscy rozumieli. Nie sposób wypracować 2000 kilokalorii, jak człowiek przeciętnie potrzebuje i to mało pracujący, a więc o siedzącym trybie życia, z spożyciem warzyw i owoców. Dlatego ta podstawa, gdzie warzywa i owoce są teraz umieszczone, wynika z tego, że one są tak ważne w profilaktyce miażdżycy. Natomiast produkty zbożowe są w zasadzie głównie nośnikiem kalorii, czyli energii do pracy. Człowiek, który dużo pracuje, powinien dużo spożywać produktów zbożowych i ewentualnie więcej produktów tłuszczowych. Panie profesorze, furorę na rynku spożywczym robi w ostatnim czasie olej kokosowy. Chciałem zapytać, jeść czy nie jeść? I dlaczego? Jeść czy nie jeść? Od bardzo dawna, od początku właściwie tego, jak zaczęliśmy badać tłuszcze, czyli to jest kilkadziesiąt lat, olej kokosowy i olej palmowy okazały się w badaniach na zwierzętach, podkreślam, że powodują miażdżycę. To wynika z tego, że jeden i drugi ma dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. Problem polega jednak na tym, że olej palmowy na przykład bardzo dobrze nadaje się do smażenia, do tak zwanego głębokiego smażenia, jak się frytki robi. Frytki trzeba w dużej ilości oleju zanurzyć i tam go usmażyć. Do tego, jak się wyjmie potem frytki z oleju, z tej frytury, to ten olej odcieka i stosunkowo mało tego oleju pozostaje w tych frytkach. I dlatego dzisiaj tak bardzo niektórzy lansują, ale obawiam się, że za tym stoi jakiś biznes, żeby zwiększyć spożycie oleju palmowego i oleju kokosowego. My pod tym względem zachowujemy dużą wstrzemięźliwość i nie namawiamy. Na deser zostawiłem sobie pytanie o jaja. Poglądy na jaja zmieniały się. Raz naukowcy bardziej zalecali, raz odradzali. Jak to jest obecnie? Ile jaj można zjeść bezpiecznie z uwagi na cholesterol? Największy w codziennym spożyciu cholesterol jest właśnie w jajkach. A w jajko wiadomo, że jest bardzo dobrym produktem. Do tego ludzie są przyzwyczajeni. Jest produktem o wysokich wartościach odżywczych. Ma najlepsze białko ze wszystkich białek zwierzęcych. W związku z tym zbadano i uznano, że spożycie jednego jajka dziennie, czyli 7 jajek tygodniowo, jest dopuszczalne. I chociaż niektórzy upierają się, że to jest za mało, to ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że są ludzie, w szczególności ludzie z cukrzycą, u których nawet ta mała ilość cholesterolu, w małej ilości jajek wywołuje pewne niekorzystne zmiany w organizmie. Czyli to zdrowy człowiek może sobie pozwolić na jedno jajko dziennie. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zgodnie ze statystykami polskimi średnie spożycie jajek tygodniowo w Polsce jest 3 do 4, to w zasadzie
przy wskazaniu dla populacji to nie jest taki wielki problem. To dopiero problem jest dla tych, którzy muszą zjeść codziennie 3 jajka na śniadanie, a są tacy. To tego nie powinni robić. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.